Poseł Paweł Rychlik w towarzystwie radnego Rady Powiatu Waldemara Borczyka oraz radnego Rady Miejskiej Tomasza Greinerta wziął udział w krótkim briefingu pod hasłem „Chrońmy dzieci, wspierajmy rodziców”. Odbył się on na Placu Legionów. Poznajmy jego najważniejsze założenia. To inicjatywa ustawodawcza dotycząca pod nazwą „Chrońmy dzieci, wspierajmy rodziny”. Dotyczy ona inicjatywy ustawodawczej dotyczącej inicjatywy ustawodawczej mającej na celu ochronę dzieci przed treściami niepożądanymi, z którymi mogą się zderzyć, mogą się spotkać. Jak wiemy, mózg dziecka, mózg człowieka kształtuje się przede wszystkim w okresie dziecięcym, również jego schematy i zwyczaje, schematy zachowań, i dlatego też ważne jest, ażeby jak treści, które ten mózg chłonie jak gąbka, miał treści były właściwe, i ażeby przede wszystkim rodzice jako wychowankowie, wychowawcy tych dzieci miały wpływ na to i przede wszystkim świadomość tego, co właśnie w szkole nabywają dzieci. Jest to inicjatywa oddolna, prowadzona przez jedną z pedagogów, zarówno matek, zarazem matek ze Stalowej Woli, pod auspicjami, pod patronatem pani marszałek Sejmu Elżbiety Witek, która się zaangażowała również w tą inicjatywę. I dzisiaj zachęcamy wszystkich mieszkańców Wielunia, ziemi wieluńskiej, właśnie pod tym, żeby opowiedzieli się również za tą inicjatywą. Dłuższa relacja z tego briefingu. Do zobaczenia w temacie tygodnia.